Będę tylko wszystkich tutaj laczek. Więc trzeba zacząć to w wielkim stylu. Chyba mi się... Kurwa ma. Jezu, tu z każdej strony pięknie, pomocy, pomocy! Ja nie wiem jak on wie. O! Dobra, tutaj spoko, spoko. Ale... No i... I już właśnie zrobiły się tutaj problemy. No i już jestem dupy właśnie. Właśnie. Dobra, teraz powracamy. Ej, udało się! Boże, udało się! I jest to nagrane. Haha! Przeżyłem to! Ja... Najsik! Zajebiście! No podoba mi się to! Jezu! Kurczę. O nie. To już mi się nie podoba. Tylko jeden. Ui! Get the fuck out! Hello! Co się tu dzieje? Tu! Za dużo, oj! Dobra, spokojnie. Dużo was tu biegnie. Dobra, wszystko mam już pod kontrolą. Dobra, chill. Dobrze. Już jestem pod kontrolą. Wszystko mam pod kontrolą. Dobra, tam jest ten wielki skorpionus. Dobra, znakomicie. Kurczę, szkoda, że brakuje mi pocisków do tej fajnej broni. Szkoda. Chyba zlikwidowaliśmy wszystko, tak mi się zdaje. Ale czy to na pewno? Właśnie się boję, bo... O nie, coś się stanie. Kolejny raz artefakt? I co ten artefakt daje? Co to jest w ogóle? Jakiś wielki człowiek. Nietykalność. Dobra. Psiu. Dobra, jeszcze spok. Ej, mi się zdaje, że powinienem uciekać, nie? Chyba tak. Nie, czekajcie. Nie, on jeszcze się rozpiął chyba w jednym miejscu, nie? Tak mi się zdaje. No, w jednym miejscu się rozpiął. Dobra, spoko. Znakomicie. 13 naboi. 13 naboi mam tylko. Gdzieś ktoś biegnie, ale go... Nie wiem, gdzie on nie. Halo? I tam tu sporo jest. Dobra, to był... Nie, ktoś jeszcze został. Gdzie ty jesteś? Ej, nagle ucik. Haha! Myślałem, że cię... Ja nie wiedziałem, co? O nie, co tu się znowu dzieje? Co my tutaj mamy? Znowu mamy rakietnicę, zdrowie... Aja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 j
Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ej, ale zapomnijcie, że ten nagle nie strzelają. Znaczy ten, za kiedy nie strzelają. O mój Boże, to ja zrobiłem. Zapisywanie, zapisywanie, co się dzieje? Czy to jest koniec? Coś to właśnie otrzymaliśmy. To jest jakiś klucz. Klucz. Co ten w ogóle klucz będzie dawał? Tego to nie wiem. Gdzie jest? O! Ty, udało nam się. Poziom kończony i to jest ostatni poziom z tego wszystkiego.
poziom trudny. Tak się nazywa poziom. Ale szkoda, że to w ogóle... Nie mamy do dyspozycji takiej broni jak... jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Laser. Nie wiem czemu. No niby w grze jest laser, ale... Nie korzystaliśmy z niego w praktyce ani razu. W ogóle to nie ma. Może nie byłoby tej wersji sama. Co to jest? To są... A, co? Czyli można na to normalnie wejść. Słyszycie tą muzykę? Ona jest zupełnie inna. Zupełnie inna. Dobra, tutaj jest taka znajdźka. Co wy tutaj mamy, jak jest ukryte? Zróbmy shotguna, bo czego, gdyby to się... Serce. 100 zdrowia. Boję się tej walki. Tam mamy chyba koloseum. Tak, czekajcie, w Rzymie jesteśmy. W Rzymie było koloseum. Zaraz tutaj jakieś historyczne rzeczy, ale co, po co to komu? Po co to komu? Teraz coś się stanie, prawda? W tym momencie chyba to będą moje ostatnie słowa. Ajajajajajajajaj. Dobra, było fajnie, ale jednak popełniłem spory błąd. I najmądrzejsze będzie to, aby wykonywać save'a co każdą walkę. Więc będę to tak robił. Pewnie spytacie po co, dlaczego. Otóż zaszedłem naprawdę bardzo daleko i chyba 8 minut już się walczyłem tutaj z przeciwnikami. Chodzi o to, że po zebraniu tej broni wespią się wszystkie potwory. Co mam na myśli, że naprawdę by się tutaj wielka sieczka, a gdy umrzemy, pojawiamy się tam znowu na początku, więc chcemy tego uniknąć. A to było jeszcze mega spoko. Kurczę, a ja tutaj takie ludzi rzeczy robię, naprawdę. Ale dobra, nie ma co płakać. Kici. Gdzie ty jesteś? Dobra, spokojnie. Jesteś wtedy nieziutek, dobra. Dobra, a ja to obcykany chłopak jestem. No i to jest właśnie ten moment, o którym wam mówiłem, że mam zwracać uwagę na to. Akurat mamy nadmiar amunicji. Spoko jest to, że za każdą planszą będzie się pojawiało więcej przedmiotów, więc możemy sobie je zostawiać na potem. Tylko właśnie trzeba tutaj później wracać, aby te przedmioty wybierać. Zrobimy szybkiego save'a i leczymy się ciebie. Dobra. Tu jeszcze... O, tutaj te rakietnice strzelają. Nie, może ten. Zresztą tam jest amunicja, to różnica. Dobra, fajnie. Podoba mi się to. To chyba wszystko, dobrze? Nie zlikwidowałem wszystkiego. Halo. Tu. Czekajcie. Nie wiem, gdzie tu się zespi. Tu, tutaj, jakoś tak. Mi się wydaje, że najlepiej będzie po prostu stanąć sobie jak taki dzieciak w rogu. Bo jednak przeciwnicy biegną do ciebie, a nie dla ciebie. I sobie stajmy w takim fajnym miejscu. Zrobię sobie pif-pafy. No nie takie pif-pafy. Chyba jeszcze jeden gość biegnie, tak? No, to by byli wszyscy. Nie, ktoś tu jeszcze biegnie. Tam jest jeden. Ktoś tu jest obok, Gdzie? Dobra, najsik. Dobra, ładnie nam się powiodła. Pięknie. Jestem zachwycony. Idziemy dalej do przodu. Więc tak, pojawiła się ta nam szczelba. Mi się wydaje, że to zrobione w taki sposób, że to jest tak jakby rekomendowana broń, którą powinniśmy
jakby używać do danego poziomu, coś takiego. To są takie, można powiedzieć, że takie moje przemyślenia. Zresztą, czekajcie, czy plecak dawał amunicję? Nie, plecak nie dawał, znaczy pancerz, o tym mówię. Czy daje pancerz? Chyba nie daje pancerza. Dobra, zróbmy save'a. A nie, chyba nie, dobra. O nie! Ty... Nie zabiłem go! Dobra, dobra, ej, nie, spokojnie. Gdzie są te niedźwiedzie? Tu są, gdzie są? O, ale ulga. Co ci jeszcze został? Kici, kici. No, bardzo ładnie. Ten poziom akurat szybko minął. Bardzo szybko. Nie wiem w ogóle, ile do setupu. W tym jest problem, bo tam jest przejście. I mi się wydaje, że ostateczna walka będzie w tym koloseum. Mamy aż 3 plecaki i teraz będzie znowu minigun. Zrobimy następnego save'a. Piu, piu! Właśnie, gdzie one są? Halo, halo, halo. Właśnie, to jest inny problem, bo nie wiem, gdzie oni są. Gdzie oni są? Gdzie wy jesteście? A, oni się zespią ciągle w tym samym miejscu! No, ciągle w tym samym miejscu się zespią. A nie, no, fajnie, to sobie przyszedłem. Nie, ja to znowu umiem. Znowu umiem. Niepotrzebnie podnosiłem to serce wtedy. Tak mi się zdaje, niepotrzebnie. Już to, ej, jest? No, ej, halo, halo, halo. Halo, halo, wracamy na środek, wracamy na środek, wracamy. O, cholera. Potrzebny środek. Umarłem, umarłem. Umarłem, umarłem. Nie, żyję, żyję. Ta ser... Jest, jest. Żyjemy, żyjemy. Szybko na kitnicę. Jezu, ale, jezu, no normalnie miałem mokrą gardę. Co to jest? Tyle zachodu, aby otrzymać, co otrzymać? Kartę. A nie, paczka amunicji nie daje wszystkich pocisków. To. Ej, idzie. Nie idzie. Znakomicie. Ej. Chill, to jest chyba ten czas. Robimy szejba. Jest, Halina, jest. Boże, ty, jest. Czuję to. Jest. O cholera, jest! Daj, jest! Dałem radę, jestem the best. Ja pitole, ja nie wiem. Ja mam tutaj taki zegarek na dole. Poświęciłem na to 40 minut. 40 minut! Ja nie wiem jakim cudem. Ej, nie, proszę. Ilu... Co? Skąd byście wzięli? Boże, nie, ja teraz umiem! Nie! Wykrakałem, co? Wykrakałem, co się nazywa wykrakać? Nie, coś znowu biegnie, coś... Spokojnie! Coś tu chyba jeszcze zostały, jakieś resztki? Jesteś? Dobra, spokojnie. O cholera! Dobra, więc lecimy się ciebie. Kapitole! Ej, ten! Tak powiedziałem sobie, pamiętam. Lecę. Tak, lecę dosłownie plecami, zabijam wszystkich, przyjdzie mi pewnie się zobaczyć. I tam w tle było. Tam jest coś czerwonego, tak myślałem sobie. Na pewno jest serce. 200 HP. Damy radę. A tam dodat 1 HP. Nie wiecie, jak ja się w tamtym momencie załamałem. Się załamałem w tamtym momencie, cholera, nie. I spodziewałem się, że mogę aż tak się załamać. Co my tutaj mamy? Serce 200 i zbroja. Nie mamy pocisku. Wielki problem to by jest.
Teraz pytanie, co by ci zabezpiesz? Serce? A zbierzmy może serce? Akurat jesteśmy jeszcze... Aha, dobra, to są drzwi, dobra. Dobra, i co teraz? Co teraz? To słyszałem, ale chyba jeszcze to jest nieistotne. Słyszeliście? Zastanawiam się, co to jest. Fło, tyle pocisków mam. Tego minigana. Co my tutaj mamy w okolicy? Sam nie wiem. No więc tak. W tym pięknym miejscu będziemy kończyli ten odcinek. Trzymajcie się. Siemaneczko.